Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Jestem u mojej mamy, tak jak wam ostatnio na Instagramie wrzucałam. Czy chcecie, żebym przyszła do mojej mamy i zrobiła makijaż kosmetykami tylko mojej mamy? Słuchajcie, mam na twarzy krem BB, bo rano go nałożyłam, ale już pewnie dużo go nie mam, więc będziemy sobie dokładać podkład. I mam zrobione brwi, bo właśnie byłyśmy w serwisie Benefit u Hani. Serdecznie pozdrawiam cię, Haniu. Było bardzo fajnie, więc obie z mamą mamy zrobione brwi. Część z was pisała, żeby to mama mi zrobiła make-up, ale to może innym razem, w innym wyzwaniu. Słuchajcie, dzisiaj malujemy się kosmetykami mamie. Troszkę ciszej, dobra? Ja sobie tutaj, słuchajcie, wyciągnę. Mama ma biurko, a w biurku ma wszystkie... Pokażę wam tak. A w biurku ma wszystkie paletki i kosmetyki. O! Tak właśnie, różne firmy. To jest Benefit, Bobbi Brown... O, więcej Benefitu mama ma i coś tutaj jeszcze do oczu. Tego nie używałam nigdy. O, jakąś paletkę korektorów. Tutaj są cienie. O, mama zawsze używała z Diora właśnie cieni. Od kiedy pamiętam. Tu coś ze Slika. Także trochę tego jest. Tutaj ma jakieś kredki. W takich fajnych pojemnikach. Ja pamiętam, że one są z HM Home. Pędzel do oczu chyba. No, zaraz zobaczymy, co tutaj jest w ogóle. Nie mam pojęcia, to nigdy nie wyglądałam, słuchajcie. I tutaj mamy pędzle do twarzy. No, mamy dużo płaskich pędzli. Zastanawiam się, dlaczego ona używa tych płaskich pędzli. Widocznie nie pasują. Dobra, tu mam lusterko. I zaczniemy, słuchajcie, od podkładu. Ulubiony podkład mojej mamy. To Clinique Even Better i on jest w kolorze 05, bo moja mama nie używa bardzo jasnych podkładów, tylko właśnie taki w bardziej kolorze naturalnym, więc nałożę go sobie i użyję płaskiego pędzla, bo mama, słuchajcie, o, nawet pędzel jest z Clinique'a, po prostu go sobie trochę dołożę, bo mam, tak jak mówiłam, krem BB, także trochę sobie dołożę tego, żeby zobaczyć przynajmniej jaki jest kolor. Może wstrząsnę najpierw. I moja mama zawsze mówi, że Clinique ma najlepsze podkłady. Także pozdrawiamy serdecznie. Clinique Polska jest moja mama jest waszą fanką. Zobaczymy, czy nie będzie dla mnie za ciemny. Ale nie, nie jestem. Teraz jestem trochę opalona, to może będzie ok. I to jest podkład, który wyrównuje i też kryje. Tak, ma takie średnie krycie do pełnego. Ale co do tego podkładu, on jest fajny, bo on działa pozytywnie na naszą skórę i na dłuższą metę właśnie. Pomaga nam walczyć z przebarwieniami, a ja mam tutaj przebarwienia. W ciąży mi się niestety zrobiły. Od słońca oczywiście, nie same, tylko za mało widocznie nakładam filtra. Fajnie, że mam brwi zrobione, ale moja mama też chodzi właśnie na serwis do Hani i też używa produktów z Benefitu. Najczęściej są to produkty typu Gimme Brow albo trochę pudru używa do brwi i to ja właśnie mamę przekonałam do robienia brwi, bo wcześniej sobie brwi nie robiła, w sensie nie chodziła nigdzie, wiecie, no sama sobie po prostu w domu robiła. Kolor jest ok, co? To jest ta właśnie piąteczka neutral. Neutralny kolor. Także to jest najlepsze. Co tu mama jeszcze ma? Zajrzymy w takim razie. Brązujący krem odżywczy z SPF 10 z Ziai. Bo to przy łóżku, to wiecie, sobie używa. Estée Lauder Revitalizing Supreme Wake Up Balm. O. Coś z mła. A to pędzel. To jest pędzel. Tutaj Smashbox też pędzel. Coś tu jeszcze jest? Co można tu podejrzeć? I jeszcze jeden krem z Ziai. Naturalny krem oliwkowy do cery suchej i normalnej. Ice Lifter. Co jest z kwasem hialuronowym. Puder bananowy. O! Mama używa pudru bananowego z Bibo. Nie, nie był jeszcze użyty. Szukam jakiegoś pudru. Coś, co było już użyte. Ten. Puder z Diora. R. Dobrze. Użyję tego. Mam duży pędzel. To chyba jest w ogóle... Tak, z Glambrush. T100. Możecie słyszeć koty. W oddali. Dobra. I teraz bronzer, więc albo Hule mama używa, tą mniejszą wersję, albo jest tutaj Bobbi Brown. Zobaczymy, czy to jest bronzer, czy rozświetlacz. Róż. Ten z edycji różowej wstążki. No to w takim razie użyjemy Huli. O, i też używa tego pędzeleczka. Ja wprawdzie używam Huli Light. O! Czekajcie, muszę to rozsmarować za mocno. Jestem przyzwyczajona do Huli Light, a to jednak jest ta zwykła hula jest mocniejsza. Fajnie, że Benefit wypuścił w ogóle jaśniejszą hulę, bo dla mnie ta to jest tylko właśnie przy momencie, kiedy jestem bardziej opalona. Tu jakiś pędzelek. Sephory, o. Z
Sephora Professional do pudru mineralnego 45. A ja jestem ciekawa i wy napiszcie mi w komentarzach, jakich kosmetyków używają wasze mamy, czy lubią się malować, czy się może nie malują. Co do różów, to mamy tak, Clinique, a nie, to jest do oczu. Bourjois, mówiłam wam, że moja mama uwielbia te róże, to jest 41 w takim odcieniu. Koralowy, moja mama ma obsesję na punkcie koralowych odcieni kosmetyków. Jest oczywiście Galifornia z Benefitu, też koralowa. Tu jest ten puder do brwi. Brwi sobie już nie będę poprawiać, już mam zrobione. Może użyję sobie tego z Bobbi Brown różowego. Ja wolę różowe odcienie. I trochę, tutaj też jest pędzel z Sephory. 40. Ładny ten kolor. Mhm. Dobra. Rozświetlacz jeszcze. Jeszcze rozświetlacz. Może coś w tej szufladce jest. O, jest ten. Baza rozświetlająca z Liren. Big Glam. Tu z Clinique jeszcze coś jest. Też puder. W kolorze Alabaster. Tu maskary nieotwarte. Kolejna baza z Liren. Tu cienie. Smashbox użyte. W dużej ilości. Slick Makeup. O, i są rozświetlacze użyte przez mamę. Rozświetlacze na mokro. Nałożę sobie trochę rozświetlacza ze Slicka. No to takie intensywne. To są te Precious Metals. Wow, aż za mocne. W ogóle Slick to jest taka zapomniana marka, nie? Kiedyś jak zaczynaliśmy na YouTubie, zaczynałam na YouTubie kręcić, to w ogóle Slick, te palety ze Slicka to było coś. Może użyję tych cieni z Diora, bo powiem wam, że... O, jakie kolory. Że ja moją mamę w ogóle pamiętam, że to dziecko zawsze używała tych cieni i to był taki rarytas i one przez wiele, wiele lat leżały. Może użyję dzisiaj właśnie tych cieni. Widzę, że używa wszystkich i widzę, że używa pacynek, ale też chyba używa pędzli. Więc użyję sobie tych cieni z Diora. To jest, powiem wam, jaki kolor. Jardin, czyli ogród. 456. Aż dziwny kolor, jak ja mam, bo zwykle używa kolorów takich bardzo beżowych. I użyję tego zielonego cienia na powiekę. Tutaj. Ale moja mama nigdy nie robi takich intensywnych makijaży, tylko bardzo takie rozświetlone i delikatne. W ogóle nie widziałam ją nigdy w pełnych cieniach, tylko takie, wiecie, przy linii rzęs. Ja będziemy pasować do sukienki dzisiaj. I może troszeczkę tego środkowego koloru, tego oliwkowego. Jakoś, powiem wam, że nie miałam styczności z tymi cieniami, od kiedy byłam dzieckiem i są mocno napigmentowane. W ogóle zapomniałam, że istnieją cienie Diora. Może troszeczkę jakiegoś brązowego koloru teraz wezmę. Tutaj mam ten They Are Real. Tych cieni też nigdy nie używam. O, jak się rozpadało. O, i użyję sobie trochę tych cieni, żeby rozblendować. O, tutaj do góry. Ale w ogóle siedzę z tą frotką, słuchajcie. Frota. I zaraz poszukamy jakiegoś tuszu. Moja mama kredek to za bardzo chyba nie używa. Zaraz zobaczymy, czy jest tu jakaś kredka. O, dobra. I co my tutaj mamy? Ten primer z Benefitu. Mama używa do brwi, to wiem. Tutaj Brow Artist z L'Oreal. To pewnie ode mnie. Highbrow z Benefitu jest. L'Oreal Brow Artist. Magic Lash? Co to jest Magic Lash? A, jakaś odżywka do rzęs. A jaki tusz? Avon Mark, Big and Daring, Big Volume Mascara. Co tu jeszcze jest? They Are Real z Benefitu i Big and Beautiful Astor. W ogóle to dlaczego aż tyle tuszów? Przecież ja sama mam dużo. Okej. Okay. Jeszcze jest jakiś tusz z Clinique tam? No dobra. Użyjemy sobie They Are Real z Benefitu. Moja mama salotkę. Nic nie ma. Już nie ma make-up. Tu już nie ma make-upu. Chyba zalotki nie. Zalotki nie ma. Szkoda. O, już chyba jest wyschnięty ten tusz. Nic tu nie ma. Tak, on już jest do wyrzucenia. Nic a nic tu nie ma w tym tuszu. Nie ma żadnego efektu, widzicie? Bardzo delikatna. The Real to jest taki tusz konkretny, więc może użyję trochę tego z Astora. Trzeba mi zaraz przypomnieć, że tusze się zmienia co 3 miesiące. O, ten z Astora to dopiero. To jest nowy chyba. I do ust ciekawe, czy coś znajdę, bo powiem wam, że moja mama ma osobne miejsce, gdzie przetrzymuje i przechowuje pomadki, szminki, błyszczyki.
Nie wiem, czy nie będę musiała po to iść, bo nie wiem, czy coś tu znajdę do ust. Chyba nic nie znajdę do ust. Nie. No i słuchajcie, znalazłam tą magiczną, to magiczne miejsce, gdzie mama przechowuje produkty do ust. Są tutaj długopisy, jest tutaj korektor pod oczy, się nawet znalazł, jest coś do ust. Coś z Yoko, długopis, kolejny długopis, taki błyszczyk z Benefitu pomarańczowy. Tutaj mamy coś, o, taki błyszczyk z Klinika. Tutaj mamy ten Jennifer Lopez, mamie dałam. Tu kolejna pomadka z Klinik i tu pomadka z L'Oreal. I może użyję sobie tego, bo słuchajcie, moja mama uwielbia koralowe usta, więc tak dzisiaj się wpasuje. I nie używałam tego nigdy, to jest Punch Pop, tak wygląda. I kolor to jest mango. I ja siebie nie lubię bardzo w pomarańczowych odcieniach, ale może się przekonam. Ma aplikator. Pachnie ładnie. O, jaki kolor. No i tak to wygląda. Nie wiem, co sądzicie o tym makijażu. Czy podobało wam się to moje małe wyzwanie? W sensie nie wyzwanie, no po prostu przyszłam do mamy, użyłam jej kosmetyków. Napiszcie mi koniecznie na dole, jakich kosmetyków używają wasze mamy, czy się malują, czy się nie malują, czy mają więcej kosmetyków niż wy na przykład. Jakie są ich ulubione kosmetyki, jestem bardzo ciekawa i chętnie z mamą przeczytamy. Jeszcze wam pokażę, co mam na szyi, to jest moje ulubione combo, mój naszyjnik z kuleczkami diamentowymi i fałka. I ten zestaw noszę, słuchajcie, cały czas. Tutaj ten noszę krótszy, ten jest dłuższy i pięknie wygląda właśnie do dekoltów takich fał, serek, wygląda bardzo ładnie, więc tak mi się podoba to combo. Mam nadzieję, że to wyzwanie było dla was fajne, jeżeli tak, zostawcie kciuki do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!